Wydarzenie odbyło się w siedzibie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Byli szefowie, współpracownicy, a także żołnierze, którzy pożegnali Baranowskiego podczas uroczystego apelu. Nie da się ukryć emocji od 2018 roku, gdzie byłem pierwszym dowódcą 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. Cały czas tworzyliśmy tutaj, rozbudowywaliśmy struktury Wojsk Obrony Terytorialnej na ziemi radomskiej po to, żeby terytorialiści mogli wspierać i bronić lokalne społeczności zgodnie z naszym mottem, zawsze gotowi, zawsze blisko. Odejście Baranowskiego jest związane z jego przenosinami do Warszawy. Od poniedziałku 4 kwietnia jest szefem oddziału współpracy cywilno-wojskowej Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodatkowo decyzją ministra obrony narodowej Baranowski awansował na stopień pułkownika. Jest to szeroki zakres działania. Moje nowe obowiązki to współpraca cywilno-wojskowa w wielu obszarach, w wielu zakresach. Dlatego będę mógł realizować wszystkie te dobre pomysły, które tutaj realizowaliśmy na ziemi radomskiej, teraz już w całym kraju, oczywiście nie zapominając o naszej kochanej małej ojczyźnie ziemi radomskiej. Warto dodać, że oprócz pułkownika Baranowskiego w piątek z radomską jednostką pożegnał się również młodszy chorąży Adrian Dubiel.